Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam przyjemność zaprezentować stanowisko Lewicy w sprawie ustawy, zmiany ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy to projektu rządowego nr 841 oraz obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, projekt nr 494. Szanowni Państwo, musimy sobie odpowiedzieć, dlaczego dzisiaj są te ceny energii takie, jakie są. To jest konsekwencja podjętej w 2016 roku ustawy, którą Prawo i Sprawiedliwość podjęło, likwidującej praktycznie energię wiatrową i mrożącej inwestycje wiatrowe na poziomie 99% oraz przede wszystkim trudności w odbiorze produkowanej energii z instalacji fotowoltaicznych. I to miało duży i znaczący wpływ na dzisiejsze ceny energii, ale dzisiaj my w tym naszym projekcie rządowym proponujemy rozwiązanie dla gospodarstw domowych, ograniczenie i mrożenie tej ceny energii na poziomie maksymalnym do 500 zł, jeśli chodzi o 1 kWh energii. Dotyczy to przede wszystkim, znaczy tylko gospodarstw domowych, nie obowiązuje ta ustawa i nie dotyka zarówno samorządów, jak i firm, z tego względu, że dzisiejsze ceny energii na rynkach kształtują się już często poniżej 500 zł i firmy te oraz samorządy mają możliwość negocjowania bardziej atrakcyjnych cen niż są obecnie w gestii tego mrożenia. Szanowni Państwo, mrozimy te ceny w okresie między styczniem a wrześniem przyszłego roku. To będzie też czas na refleksję i na wyciągnięcie wniosków tego, jak będą kształtowały się ceny energii. Myślę, że podejmiemy decyzję w przyszłości dotyczącej okresu po wrześniu przyszłego roku. Ta decyzja właściwie powoduje, że obawy Narodowego Banku Polskiego, członków Rady Polityki Pieniężnej o tym, że nastąpi gwałtowny wzrost inflacji na początku przyszłego roku, zostaje zlikwidowana. Tej inflacji nie spodziewamy się, jeśli chodzi o ten kierunek, czyli wzrost cen energii. W związku z tym wydaje się, że jest to argument dla Rady Polityki Pieniężnej, która zbierze się w przyszłym tygodniu na dwudniowym posiedzeniu i będzie obradowała nad wysokością stóp procentowych w Polsce. Szanowni Państwo, dzisiaj wysokie stopy procentowe w Polsce są jednymi z wyższych w Europie. Przypomnę, że ostatnio banki centralne, Europejski Bank Centralny, Rezerwa Federalna Fed Stanów Zjednoczonych oraz Bank Centralny Anglii czy Szwajcarii obniżyły stopy procentowe, które dzisiaj w Polsce dławią polską gospodarkę i przede wszystkim są wielkim obciążeniem dla gospodarstw domowych, dla osób, które wzięły kredyty na zakup mieszkań. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że tak wysokie stopy procentowe, które dzisiaj obowiązują w Polsce, spowodowały, że w 8 miesiącach 2024 roku, czyli po 8 miesiącach tego roku, już banki polskie, system bankowy w Polsce ma ponad 27 miliardów złotych zysku. To już jest więcej niż w całym 2023 roku. Szanowni Państwo, to wszystko ma wpływ na naszą gospodarkę i liczymy na to, że Rada Polityki Pieniężnej, która będzie w przyszłym tygodniu podejmowała decyzję, że podejmie decyzję o obniżce, i to skokowej obniżce stóp procentowych, która będzie miała pozytywny wpływ na polską gospodarkę i przede wszystkim odciąży polskie rodziny. Szanowni Państwo, Lewica będzie głosowała za projektem ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.